18 miesięcy. Witam! Ej, słuchajcie, specjalnie włączyłem nagrywanie, bo przejechaliśmy przed chwilą 600 km, jechaliśmy 8 godzin i teraz w piękną pogodę sprawdzamy morale. Zaraz zobaczymy po raz pierwszy od roku morze. Jakie morale dziś, pierwszy dzień? Mikołaj. 21 wysyła 21 złotych. Aha. 21 wysyła 21 złotych. 37 groszy. O! Na browar Pozdro z Płucka. Pozdro Płuck! A w Płucku bywam często. W tym roku może nie, ale chociaż nie wiem. Proszę, tak wygląda morze. Ale napadało co do tej kałuży? No. Bunkrów nie ma. Czyli jest morze jak co roku. Muszę schować was do kieszeni na chwilę. Mikołaj, zaraz musimy zrobić prawdziwe zdjęcie. Jeszcze ci tylko brakuje mojego aparatu. Ciekawe, czy się ktoś na przykład dupczy teraz za parawanem. Trzeba zobaczyć. W takiej pogodzie. Ale to dodatkowe zajebiste, wiesz. Przynajmniej piasek nie jest taki suchy i się nie... Ja już wiem, jakie ja chcę zdjęcie. Morze. O, morze. Normalnie bym nie szedł, słuchajcie, z tym parasolem, ale muszę, bo kurwa no... Niestety, ale rozdupcy nam całkowicie stream, woda zaleci. Krzywo jesteśmy, wiem, troszeczkę krzywo. Kurwa, ale złapałem komórkę! Kurde, Lefrex! W locie! Nupel. Mikołaj, ale no to jak już i tak masz mokę, to aby zanurz stopę. Cieszę się. Oficjalnie. To w tym sandale, nie? Czy... Szefem od 17 miesięcy. Załóż pan stopę. Spoko, może na Wolin się wybierzesz, a jest... Ja ci zrobię fajne zdjęcie. Nie, postaw se puszkę. Ja ci tak zrobię ładne zdjęcie, dziękuję. Ja ci zrobię takie ładne, artystyczne zdjęcie, że stoisz z zanurzonymi stopami. No. Czekaj. O, takie ci jeszcze zrobię. O. Piękna pogoda. A jeszcze weź se parasol. A nie, kurwa, nie mogę się dać parasola. No tak. Ach, czekaj, chwilę. O. Tak. I. O. O, kurwa, moje buty. A, u. Takie tu, Pati, żeby było my, może i tu. Niech robią zdjęcia w międzyczasie. Zobaczę, co wyrzuciło morze. Co wyrzuciło morze? Pień. O, proszę, zdobywca. I tam są gacie po tacie. Co? To ja? Zrobisz zdjęcie? Tak? No to jak pani czuje? No. To ja teraz tak zapozuję. Czekaj, no. No, dobra, no bo sobie. Bo ja tak nie wiem, daleko. Paka. O! Kurwa, z parasolem, co? Ale ja nie mogę, co chcesz? Twojego zrobię zdjęcie. No to zrób mi. No. Widzowie, uśmiechnijcie się. No chodź, Mikołaj. No. Tak. Dobra. Dawid, chodź jeszcze zrobić fotę. No.
To ta, która zasłonie tą kamerę, nie? I tam. Dobra, dziękuję. A możesz mi zrobić coś? Mogę. A najlepiej jakby ci Mikołaj robił. Ale się wysłużyłem. Muszę duży parasol kupić. Słuchajcie, to jest wydatek. Za pieniądze, które wysłaliście, te euro wszystkie i te donaty, kupię największy parasol, jaki jest, żebyśmy mogli streamować, kurwa, bez martwienia się, czy plecak nie zamoknie. Taki gigantyczny kupię. Taki z baru, z napisem Coca-Cola. Haha, botyskie. Na skraj boiska sprowadzono do kolejnego wieku. Dajcie. O, dziękuję bardzo. Myszka, zobaczysz, czy plecak nie przemukł, bo on, wiesz, po jakimś czasie może do procesora dojść. Ale jak tak trzymam, zobacz, po jak tak jest git, w teorii można by było dojść do tam, do przodu aż. Moglibyśmy przejść się, ale... Kurde. Uwierzcie mi, że leje fest, w sensie nad morzem tutaj nie czuć, ale jakbyście tak stanęli teraz na chodniku, to jesteście mokrzy cali, nie? Jak tam drzewo w aucie się trzyma? Dobrze się trzyma. Ja nagram jeszcze, że jest tu... O! Zachód słońca. Pa. Kurde, spóźniliśmy się na zachód. Chyba był przed chwilą, co? Musimy na wschód. Było. To było... To jest wejście numer 17. Będziemy was informować na bieżąco. Jakby co. Nie no, zachód to o której? 21, nie? No ja nie widać. No ja wiem, no żartuję przecież. No jakoś już to później, nie? Trochę jak u nas. Nie powiedziałem... No teraz to już w mieście jest pewnie ciemno, no jeszcze tak, już się ciemni. Nie no, o 8? No się, no nie wiem, no na pewno jak w mieście już będzie ciemno i latarnie będą świecić, to u nas jeszcze będzie z godziny jasno. Dobra, teraz jest pytanie, słuchajcie, bo stojąc łapiemy najwięcej. Albo idziemy tym brzegiem do tego, tak? Albo lasem pod drzewami. Wolicie brzegiem? No to idziemy. Ale Mikołaj, ja się martwię. Weź ty, sprawdź okiem. Jak tak będę szedł, no? Sprawdź z tyłu, zobacz. Dystans, czy parasol. No jak tak, to jest dobrze. Chyba, że muszę podciągnąć go wyżej. Wiesz o co chodzi? Ja, na szelkach, czekaj. To ja go na... To patrz. Ja go podciągnę wyżej. Które to jest to? Zobaczcie, to ja ci chodzi na tym. Dobra, zobacz teraz, jak tak, z takim dystansem. No ja dobrze, nie leję na pewno. Bo ja kupię większy parasol ogólnie. Taki, żeby był w chuj duży, żeby mi za ten. Ja to weź ten z tego. Co tam? No mówię, że z Tyskiego albo z Coca-Coli trzeba wziąć. Słuchajcie. Podobno, a słońce się ma dziś pojawić po 24. O! Tak. Dobra, damy radę. To idziemy, tak? To idziemy, chodźcie. Patty, a nakremowałaś się? No dobra. Co tam? Na urlopie i leje. No dobra, no. A!
No bo trzeba było w sandałach przyjść. To bym się nie przejmował. W końcu ludzi nie ma. Trzeba było takiej pogody, wiesz? Ale się muszą parasole i peleryny dobrze sprzedawać, nie? Kurde, gościu. To szłoby do jakiejś smażalni tak wstąpić, nie? No to... Słuchajcie, no Mikołaj nie ma... Niestety, Mikołaj będzie patrzył tylko. Mikołaj będzie... Gdzie taka? Ejo, pan krokodyl, cześć. Ej, a widzowie, a jest ktoś teraz tak pod wpływem jakichś środków, jakbym zalał przez przypadek plecak, to da mi ktoś tak z 3000, żeby kupić nowy? Co, kochanie? Co? Tak? Nie, bo to za blisko. Tak? No to pokaż mi jak, to pokaż mi jak. Tak powinienem trzymać? No dobra. Joci dom. A, no to dobra. Nie no, mam nadzieję. Ty żabka, patrz! Weź ją. Do wody ją wrzuć, niech umrze. Znaczy, niech płynie. Niech... No żabka! Dawaj ją na rączki, pokaż ją. No. Nie, żyje, spokojnie. Jest very good, very good. Idziemy. Co? Pokaż ją. Pokaż ją. Pokaż tę żabkę. Jaka fajna, patrz. Żabcia. Dobra. No i kurzajki na rękach. Ej, a to była ta żaba, co grałeś w Green Hell. No, jak ją dotkniesz, to się to masz zatrucie, ale są też żaby, które mogą wyleczyć. No. Nawet raka. Dobra. Słuchajcie, ja muszę teraz tak, musi ktoś, najwyżej ktoś z was odpali czat. Albo ty, Pati, ale to ten, bo ja muszę czat odpalić. Czekaj, odpalam czat. Odpalam czat. Mhm. Fajnie pójdzie z nocy. Tak. I kto powiedział, że nie można się bawić, jak nie ma pogody? Można. Można, jeszcze jak. Cieszę się. Można, prawda, Mikołaj? O, jest szefem od 10 dzięki za suba. Miesięcy. Taki to pożyje, kiedy będzie. Ponoć coś gry za mnie nic. A, cześć Łukasz, cześć. Cześć, cześć. Mogę krzyknąć, nikogo nie ma. Aaaa! Mogę. Idziemy se w łódce zrobić. Szkoda, że nie mamy sztormiaka żółtego, nie? Wszystko jest fikcją i jest udawane.
albo jest także fikcją. Oj, panowie i panie. Ty już masz puste? O, zamki na piasku budowali. Ja wam opowiem o tym morzu. Słuchajcie, woda jest najcieplejsza po zachodzie, bo gorące słońce rozgrzane wtedy się w nim zatapia i podgrzewa swoim rozgrzaniem całą powierzchnię wody, tak? Prawda. I jednocześnie słońce się wygasza. Wygasza. I z tego wyłazi księżyc. Z pary. Ulepiony to jest taka, tak, to jest ciało z pary, niczym planeta. I para jest lekka, więc się unosi, dlatego idzie do góry księżyc, tak. Mhm. No. Dobrze mówią? Dobrze mówią. No i co jeszcze mogę powiedzieć, no? Można, można. Przyjeżdżajcie. Jest ładna pogoda. O, wyślijcie pocztówkę. Zróbcie szota i wyślijcie pocztówkę komuś znajomemu. Pokażcie tak. Przyjeżdżajcie nad Polskie Morze. Jest ładna pogoda. Zostawiajcie tutaj pieniądze. W polskich jednoosobowych działalnościach gospodarczych. A właśnie, a propos, słuchajcie, dzisiaj, od dzisiaj, bo jest pierwszy dzień miesiąca, wszyscy, którzy prowadzą nowo założoną, w sensie obowiązująca jeszcze działalność gospodarcza na małym ZUS-ie, jeżeli złożą wniosek, będą miały o rok przedłużony mały ZUS. O rok dłużej. Więc jeżeli ktoś niedawno zakładał, albo jeszcze obowiązuje go mały ZUS, to musi to zgłosić. Ja oczywiście już nie, bo ja już kurwa 7 rok mam tą wspaniałą rzecz, jaką jest firma, więc mnie już to nie obowiązuje. Ale taki Mikołaj, to on se żyje jak pan. Ale te państwo o mnie dba. Jezu, a jak dzisiaj zjadłeś obiad na Orlenie i za 25 zł dostałeś schabowego z frytkami, to się poczułeś jak król, co? A potem co? Ciepła woda w kraniku, ręczniczki. A ludzie i tak powiedzą, że nie. A ludzie powiedzą, że okradają. A ludzie powiedzą. Ludzie mówią, zawsze gadają. Ludzie zawsze gadają. Ludzie gadają. Ludzie zawsze gadają. Mikołaj, weź no i spożywaj. Ja muszę zaczerpnąć. Jak masz pustą, to mi daj tutaj obok do plecaka. Ale tak, nie ma nic w niej? Nie. Ja muszę zobaczyć, co tam na czacie. Bo nie czytałem czatu. Teraz już czytam. Dobra. Siema, witam, dzień dobry. Siema z Katowic. Co, Ostrawak w Katowicach jesteś? Kurde. To jeszcze brakuje, że my, jak Ostrawak będzie w Katowicach, to my będziemy w Ostrawie. A ja nie wziąłem sobie pod spód bluzy, nie? Ty też jesteś na kurtkę, znaczy tę koszulkę. A, no i ciu. Dobra, dojdziemy. Jesteśmy, jeszcze jedno wejście. To jest wejście 18, my musimy 19 wyjść. Na Orlenie tylko sracie? Co wy w sercu Boga nie macie? Ale spacer dzisiaj będzie, co? Właśnie Mikołaj, bo my jak tu jesteśmy, zawsze dużo chodzimy, nie? To musimy sobie taki wyrobić ranking. Wziąłeś sobie opaskę na rękę? To dziennie czy ranking? Bo my, ale nie, bo my tak poniżej 15 tysięcy to nie złazili, bo tu zawsze się łazi dużo. Ale to trzeba tak właśnie trzymać, minimum takie. Nawet jak jest 3 lata pogoda. Najwyżej będziemy łazić po kempingu. Tam i nawet. Bonkol, siema, oglądamy Barbie, faza, fest, pogoda, masz. No, fajna jest pogoda. Czysta woda. O, zachód będzie, Mikołaj. Ale romantyczny, Pati, ja cię o zachodzie pocałuję. To będzie tak romantyczne.
Niesamowite, nie, Mikołaj? Ja? Dobra, Mikołaj. Skakuj. Skakuj i sieci zarzucamy. Dawaj. W sumie tam lepiej będzie, jak będzie tych więcej. Ale ta jak jest taka solo, też jest ładna. No. O. Ty wejdź, to ci zrobimy fotkę fajną. Tylko tak, żebyś się nie udupcył. Solo, solo. Weźmiesz od Mikołaja telefon, to zrobisz mu od razu tym telefonem. No i prawda jest ekranu i czasu. Z daleka, z bliska. O, piękne. I jeszcze, ja może tu sztormowo wejdę z parasolem. O, Patty. Tu. Ja tu, o. Uśmieszki, no takie, zadowoleni! Juhu! No, idziemy. Czy będę łowił rybki w morzu? Wiesz co, żeby łowić ryby, w zatoce się da łowić nawet z brzegu. Natomiast tutaj oni wypływają tym kutrem z samego rana. Znaczy oni chyba wypływają już na tym przełamaniu, że jeszcze jest noc, ale już się jaśni, nie? Tak jak na grzyby. No tak i oni tam te sieci przypływają później trochę po wschodzie. I można kupić nadal, jeżeli są ryby, to można tu jeszcze, oni taką wagą ręczną, nie? Do reklamówki jeszcze żywe flądry sprzedają tutaj na plaży. Ale trzeba wstać bardzo wcześnie, bo trzeba chyba o 7 być już na plaży, czy o 6, coś po 6. O, jakoś tak. Natomiast jeżeli nie mają za dużo, to nie sprzedają nawet, tylko do siebie biorą tam, do wędzarni, bo każdy z tych rybaków sobie taką małą wędzarnię założył i sezonowo na 2 miesiące chłopaków opłacił, studentów, nie? Dał im tam se zarobić i on po prostu, studenciaki, rano o 12 pierwszy rzut wędzonych ryb, a później drugi rzut, nie? Pod wieczór o 18, o 20. No i chyba na takim deptaku ze 4 takie wędzarnie są. Każdy inny właściciel. Świeże ryby takie, jeszcze ciepłe z wędzarni. I są jeszcze godziny, o których jak wiesz, tam są rozpisane, to przychodzisz i ciepłą z kija od razu ściągana, nie? Jaka makrela ciepła, to kurwica. Czy mam stoperan? Żebym się nie zesrał z dobrej pogody. Ja wziąłem. No. Nie, ale dziś po tym obiedzie tak mnie trochę tak mi blup. Ja mówię, o. Zażużlowało. Chyba po Orlenie. I chyba to hasło na Orlenie tylko sram mogło mieć coś. Mogło coś z prawdy mieć. Rozpogadza się. Dokładnie. Mikołaj. Daj no, rozpogodzenie. Da. Na rozgonienie. Spożywajcie. A będziecie żyli. 3 kija. Z kija rybaka. O! Tu od razu Mikołaj, fany są, bo nie wiem czy wiecie, rybacy mają gildie swoje i wbijają, dokładnie, każda flaga, kolor to jest inna gildia.
A ja takie artystyczne zdjęcie zrobię. Bez człowieka. Czekaj. A, to jest nagranie. Aha. Wiesz, takie zdjęcia, co na pocztówki potem biorą, nie? O. No dobra. I będzie. Jak długi pobyt nad Bałtykiem? Wiesz co, my se ile chcemy. Znaczy, celujemy taki tydzień minimum. Z takim uniwersalnym, opcjonalnym do 10. Natomiast jeśli pogoda będzie się poprawiać i będą jakiekolwiek na to rokowania, no to wtedy 2 tygodnie max, ale nie więcej, bo tak sobie ustaliliśmy, też mamy pewne zobowiązania, musimy wrócić w 2. tygodniu, czyli w połowie miesiąca równo. A że się zaczęło, że tak powiem, pierwszy dzień 1 sierpnia, to tak... O. Rokowanie, tak jest. Do grudnia. Ogólnie gdyby to było z prądem i wiesz, z ogrzewaniem i tak dalej. O, chyba nie trzeba, nie? No już tak już nie. Chyba nie pada. Ty, chyba nie pada już. Ale idę z tym parasolem dla bezpieczeństwa jeszcze. Czyli myśmy przywieźli pogodę, Mikołaj. Aż napój. Muszę się napić tego soku. Ej, to co? To teraz na deptak? Dawid, to tam, gdzie drink, super fajny drink, ci kupiłam za 5 dych. Aha. Powiedziałam, żeby mi zrobiła super drink. A powiedz mi, czy ty byś na przykład chciała na kolację, nie? Zjeść bardziej gofra, czy bardziej takie coś, takie, żeby se pojeść, mięsko na przykład? Ale w ogóle co, myślę, że powiedzcie, czy dzisiaj w ogóle macie smaka, czy już to przełożymy na przykład na inny dzień, że już jak my schabowego, to już dziś chyba ryby smażone nie jemy, nie? Nie, ja nie. To może coś takiego, nie wiem, jakaś zapieksa, jakieś takie, nie? Ja nie mogę nic dużo. Może kebab, o kurwa, jakbym, aby w kebaba zaatakował. Nie jadłem chyba z rok. Znaczy nie, no kura warzyw się liczy, no to jadłem. Na pyrkonie. Dobra. A, w ogóle chcę nagrać film, bo jak i tak nie będzie jakichś takich upałów. Chcę nagrać film, słuchajcie, bo tyle lat jeżdżę i tyle o tym gadam, a nigdy w życiu jeszcze na mój kanał nie nagrałem takiego filmu stricte o tej miejscowości, w której jesteśmy. Gdzie tak powiem, a tak na serio, nie tak dla beki, nie? Pokazać po prostu jakieś ciekawe miejsca, bo mimo, że to jest taka wioska, to jest kilka ciekawych miejsc, które jak ktoś przyjedzie na przykład przypadkiem, albo kiedyś w życiu sobie przypomni, że widział u mnie na streamie, to może sobie przypomni, że a, tu warto podejść, tam warto ten. Bo jakby nie było, każda nadmorska miejscowość, nawet największa wioska, ma jakąś nawet historię ciekawą. Tak, jak na przykład jest taka historia, a, to może zestawię na odcinek. Bo jest historia dotycząca pewnej rodziny rybackiej tutaj. Kebab na dobre sranie. Wiesz co, nie, ja dla bezpieczeństwa zawsze kebab biorę ten, jak widzę, że jest kula mocy, to biorę zawsze kurczak, bo tam jest cała pierś kurczaka i udko, a kula mocy jest jednak zmielona, więc kurczak jest najbezpieczniejszą opcją zawsze na kepsika. I na razie powiem szczerze, nigdy się nie przejechałem na tym sposobie. Zdupił, że będzie deszcz. Kurwa. Nawet mnie nie denerwuje, bo pół trasy jechałem w deszczu, a czasami tak lało, że prawie auta w miejscu stawały, bo już się bały jechać. A tak naprawdę, no. Potem Mikołaj puścił soundtrack z Vice City GTA i od razu się rozpogodziło. Jakoś tak szybciej się jechało, nie? Od razu się szybciej jechało. Dokładnie.
No i moi drodzy, takie oto przejście plażowe. Plażowe było. Idziemy.